i nawodnienie. Piotr Karpiński, dzień dobry. Czas na sport. Czwarty etap Tour de Pologne za nami, tym razem bez Polaka w roli głównej. Na ulicach Opola zwyciężył Holender Olaf Kooi. Kwestia wygranej na płaskim odcinku miała rozstrzygnąć się między sprinterami i faktycznie tak się stało. Kooi po długim finiszu nie dał szans rywalom. W klasyfikacji generalnej wciąż prowadzi Słoweniec Matej Mohoric. Na drugim etapie wyścigu Tour de Leon kibice zobaczyli efektowny i niezwykle zacięty finisz. Najszybszy był Ekwadorczyk Jefferson Alexander Cepeda i to kolarz grupy Education Easy Post przejął koszulkę lidera. Cristiano Ronaldo ciągle strzela. To już 22 sezon z rzędu, w którym Portugalczyk zdobywa bramki. Jego ekipa Al Nassr w arabskim pucharze mistrzów klubowych pokonała Monastyr 4-1. Tym trafieniem CR7 przeszedł do historii jeszcze z jednego powodu. To jego 145 gol strzelony głową, co oznacza, że wyprzedził współlidera tego rankingu Gerda Müllera. Na słynnej La Bombonerze kibice Boca Juniors przywitali Edinsona Cavaniego. Urugwajczyk będzie występował z dziesiątką na plecach. Nowych graczy zaprezentował też Galatasaray. Na stadion mistrza Turcji przyszło aż 35 tysięcy kibiców. Wielki tenis przenosi się za ocean. Dzisiaj w nocy w Waszyngtonie grać będzie Hubert Hurkacz. Złą passę przełamał tam Gaël Monfils, który właśnie w Waszyngtonie wygrał dopiero drugi mecz w sezonie. Z powodu kontuzji nadgarstka Monfi pauzował prawie 2 miesiące. Wrócił w dobrym stylu, ani razu nie dał się przełamać i po 70 minutach wygrał z Amerykaninem Björnem Fratangerą w 2 setach. Gratulacje zaraz po zejściu z kortu złożyła mu żona, Elina Svitolina, która w turnieju pań także awansowała do drugiej rundy. Nieproszony gość na meczu krykieta w stolicy Sri Lanki w Colombo na boisko wpełzł wąż. Ptyjas Mucosa Maximus, niejadowity wąż, przeszkodził w meczu Lanka Premier League. Spotkanie zostało przerwane, a na boisko wezwano odpowiednie służby, które przeniosły gada z powrotem do jego naturalnego środowiska. Przed Państwem teraz najlepszy pianista wśród piłkarzy albo najlepszy piłkarz wśród pianistów. Gwiazda Realu Madryt i wicemistrz świata Aurelien Tchouaméni na Zgrupowaniu Królewskich w Stanach Zjednoczonych pokazał swój ukryty talent. Następny koncert Francuza już chyba na boisku. Teraz to wszystko. Do zobaczenia.